W najbliższą niedzielę, 25 września, po mszach świętych w Bazylice Maryjnej przy ulicy Kościelnej kwestować będzie siostra Szymona z klasztoru Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Jazłowcu. Jazłowiec to klasztor macierzysty zgromadzenia. Tam żyła i pochowana jest założycielka Niepokalanek, błogosławiona Marcelina Darowska. W niedzielę 25 września gościć będziemy we wspólnocie parafialnej Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej niezwykłego gościa. Będzie to siostra Szymona Niepokalanka z Jazłowca. Siostry Niepokalanki w Jazłowcu są znane bolesławianom, którzy pielgrzymują na tamte tereny bardzo często. Właściwie każdego roku wyrusza jakaś pielgrzymka, by nawiedzić tamte swoje domy, miejsca związane z życiem rodzin, polskich rodzin właśnie na tamtych terenach. Trzeba też powiedzieć, że siostry Niepokalanki w Jazłowcu są niezwykle otwarte na polskich pielgrzymów, goszczą ich za każdym razem i przypominają, że mimo iż dzisiaj Polska no tam mieści się tylko w sercach ludzi wierzących, ale terytorialnie należy to do innego państwa, mimo wszystko Polska tam ciągle żyje. Od wielu lat do Jazłowca i tamtejszego klasztoru jeździły z Bolesławca pielgrzymki, wycieczki oraz indywidualni turyści. Wszyscy z nich pamiętają wielką gościnność sióstr Niepokalanek i piękno klasztoru, katakumb w ogrodzie oraz całej okolicy. W tym roku po raz pierwszy też w Jazłowcu na polskim cmentarzu pracowała bolesławiecka grupa wolontariuszy akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. Siostra Szymona w lipcu wprowadzała grupę na cmentarz. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za ten dzień, za tą pogodę, za to wszystko, czym nas obdarzasz, za wszelkie łaski, jakimi udzielasz nam tutaj zebranym, a także naszym rodzinom, krewnym, przyjaciołom. Spraw Panie, aby ta praca, którą pragniemy podjąć, była na Twoją chwałę i modlitwy, które będziemy zanosić za tych tutaj zmarłych, aby doprowadziły ich do szybszego oglądania i chwalenia Ciebie twarzą w twarz w niebie. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wieku i stanie na im świecić. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wieku i stanie na im świecić. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wieku i stanie na im świecić. Siostra Szymona Niepokalanka z Jazłowca przybędzie do nas w niedzielę 25 września, aby opowiedzieć nam o trudnym i niełatwym współczesnym życiu katolików na tamtych terenach. Przypominamy sobie ciągle, że Ukraina to państwo ciągle uwikłane w wojnę, o której zdaje się współczesny świat ciągle zapomina. Tam ciągle trwa wojna, tam ciągle trwa przelewanie niewinnej krwi. Opowie nam troszkę w ramach spotkań z ludźmi wierzącymi w naszej bazylice, opowie nam o tych wydarzeniach, które mają tam miejsce, opowie nam o codziennym życiu katolików na tamtych terenach. A siostra potrafi barwnie o tym mówić. I są to wiadomości, których nie usłyszymy w telewizji, nie przeczytamy w żadnej gazecie ani w internecie. Siostry Niepokalanki w Jazłowcu same muszą dbać o klasztor i opiekują się na co dzień dziećmi z ubogich rodzin, których nie brak w okolicach. Dlatego siostra Szymona będzie też w Bolesławcu kwestować w niedzielę na te cele po mszach świętych w Bazylice. Warto więc przygotować datki na ten cel. Wszystkich Państwa zapraszamy serdecznie na wszystkie msze święte 25 w niedzielę 25 września, podczas których będziemy mogli spotkać się z siostrą Szymoną i podczas których usłyszymy świadectwo jej wiary, świadectwo trudnej pracy duszpasterskiej na tamtych niełatwych terenach. Poczujcie się Państwo wszyscy zaproszeni. Zapraszamy szczególnie te rodziny, które swoimi korzeniami sięgają tamtych terenów, dawnych kresów wschodnich Rzeczpospolitej. Będzie to szczególny dzień modlitw za tych, którzy tam pozostali, za tych, którzy polegli w ostatniej wojnie, za tych, którym przyszło tylko za polskość, tylko za przynależność do naszego narodu, przyszło im zapłacić trudne wygnanie na Syberię. Myślę, że będzie to chwila refleksji, wspomnień, ale przede wszystkim chwila naszej cierpliwej i pełnej zaangażowania modlitwy. Wszystkich Państwa na to wydarzenie zapraszamy.